kochani, każda forma jest pewnym rodzajem myślokształtu, skupiskiem energii, przez którą wyraża się świadomość, wyraża się nasza istność, która jest oceanem. Każda forma jest rodzajem fali, która po prostu na tym bezkresnym oceanie ujawnia się w niepowtarzalnym, wyjątkowym kształcie. To jest cud. I teraz powiem wam taką rzecz, że każda forma jest zaproszeniem do rozpoznania, do poznania, do przeżycia, doświadczenia siebie jako istności, która jest obejmującą wszelkiego rodzaju formy, kolory, kształty i tak dalej. Więc w jakiejkolwiek formie się spotkamy, z jakąkolwiek formą, to jest to ekspresja, można powiedzieć, Boga, źródła, wszechświata. I to jest niesamowite, to jest cud. Widząc to, doświadczając. Zaczynając oczywiście to doświadczenie od siebie samych, że sami gdzieś tam rozpoznajemy siebie jako tą falę w całym oceanie, którym jesteśmy wszyscy. I kiedy uświadamiamy sobie to wszystko, to przychodzi czas na to, by wyjść poza formę, by osadzić się głęboko w tym bezforemnym, bezkształtnym, bezczasowym istnieniu, które ogarnia wszystko i nie jest do objęcia poprzez próby umysłu, który w swych narzędziach jest ograniczony. I to jest cud. Wtedy zaczynamy widzieć, że w nas, dosłownie w nas, zadziewają się zdarzenia. W nas pojawiają się różne kształty i one jak chmury przechodzą i znikają. I to jest po prostu cud. To jest niesamowite doznanie połączenia z każdym istnieniem na Ziemi. Z każdym istnieniem, które jest w obrębie naszego postrzegania. Z każdym drzewem, drugim człowiekiem. I ilekroć patrzymy sobie w oczy, to właśnie ta jedność, to połączenie jest możliwe, by doświadczyć, odkryć, rozpoznać. To jest takie aha, bezwysiłkowe, bez zdobywania. To jest aha, jestem połączony z życiem. Życie jest częścią mnie i to samo życie przepływa przez wszystko, co jest wokół mnie. Jestem.